Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota na miesiąc kwiecień 2019 roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, może z Państwem nie rezonować, dlatego zachęcam do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do obliczenia takiego znaku macie pod spodem tego filmu. Jak już będziecie znali swój znak ascendentalny, zachęcam do odsłuchania filmiku adekwatnego do tego znaku. Być może tam znajdziecie więcej informacji dotyczących Waszych spraw życiowych. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam naszych baranków w kwietniu ciekawego się zadzieje. Energia, z jaką wchodzicie w miesiąc kwiecień, która będzie Was przez ten miesiąc prowadzić, to dwa miecze. Co pomaga bądź przeszkadza? As kielichów, czyli jakaś trudna, miłosna decyzja. No dobrze, patrzymy dalej. Wasze działania, Wasze zamiary, jakie kroki będziecie podejmować w tym miesiącu? Dziesiątka kielichów. No super. Co odchodzi do przeszłości? Rycerz mieczy. Wasze plany, Wasze rozważania, pomysły, analizy. Paź mieczy. Najbliższa przyszłość, połowa miesiąca. Cztery kielichy. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli takie Wasze ja, Wasze nastroje, odczucia. Pięć denarów. Czujecie się osamotnieni, kochani. Czemu? Otoczenie, rodzina, przyjaciele, znajomi, współpracownicy. Paść kielichów. Wasze obawy bądź nadzieje. Rydwan. I koniec miesiąca. Jak to się wszystko ułoży. Gwiazda, super. Bardzo się cieszę. Wszystko będzie dobrze. W tle czytania trzy kielichy, świętowanie. Oj, jak się cieszę. Bardzo. Bardzo się cieszę, bo poprawi Wam się ta piątka denarów, czyli to Wasze samopoczucie, te Wasze wewnętrzne odczucia. No dobrze, kochani, to myślę, że zaczynamy. Wasza energia. Dwa miecze. Na coś jesteście zblokowani, kochani. Nie widzicie rozwiązania, nie widzicie kierunku działania. Stoicie w miejscu. Być może nie chcecie widzieć, bądź nie chcecie jakiejś pomocy. No, dwa miecze mówią o niezdecydowaniu, o dystansie do jakichś spraw, o zastoju, o takim niewidzeniu rozwiązania na daną sytuację, tak? Blokada. Nic nie chcecie widzieć, nic nie chcecie słyszeć. Wystawiacie te miecze tak, jakbyście tutaj bronili siebie, bronili swojej przestrzeni osobistej, albo blokujecie się na te uczucia, które do Was tutaj idą, tak? Może przed tymi uczuciami się tak blokujecie. No, karta Asa Kielichów mówi o szansie na wielką miłość, na zakochanie, na wspaniałą przyjaźń, o pełnię emocjonalną, o takie szczęście, radość, tak? No zupełnie coś innego, niż Wy jesteście w stanie tych pięciu denarów. No to dlaczego Wy nie chcecie tego Asa Kielichów? No przecież to jest szansa i zobaczcie, najbliższa przyszłość, czyli połowa miesiąca, jak Wy nie weźmiecie tego kielicha, to po prostu ten kielich sobie pójdzie w siną dal.
No nie bądźcie tacy, że tak powiem, rozleniwieni, nie bądźcie tacy melancholijni. No weźcie ten kielich, nie zastanawiajcie się już dłużej. Ktoś wam ofiaruje miłość, ktoś wam chce oddać serce na tacy, a wy nie chcecie tego serca wziąć i później może być tak, że nie wykorzystacie okazji i okazja przejdzie koło nosa. Karta, która pomaga, jest w zasięgu waszej ręki. Piękny kielich. Ktoś wam chce ofiarować uczucie. Ktoś wam chce ofiarować miłość. To jest początek zakochania. No idźcie w to. Nie stresujcie się. Być może jesteście po jakichś przejściach. I teraz tak. Wasze zamiary. No wy chcecie założyć rodzinę. Wy chcecie być szczęśliwi w tej rodzinie. Mało tego. Dziesiątka kielichów mówi o szczęściu. O bliskości, rodziny, przyjaciół. O życiu w harmonii. O realizacji się jako małżonek czy małżonka, tak? O małżeństwie? Wy tego chcecie? No to dlaczego wy się przed tym bronicie? No dążycie do tego, żeby założyć rodzinę i być po prostu w niej szczęśliwymi, tak? Co odchodzi do przeszłości? I teraz tak. Dla jednej grupy baranków będzie oznaczało, że pożegnaliście jakiegoś pana. Około 35-30 lat, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, takiego narwańca troszeczkę, ale bardzo bystrego, pewnego siebie intelektualistę, albo dotarły do was jakieś niespodziewane wiadomości, tak? I być może te wiadomości, które tak szybko nadeszły, być może ofiarowanie tego kielicha was tak zblokowało, że wy aż zdrętwiałyście, nie wiecie co dalej robić, kochani. Tak? No już dopasujecie to do siebie, zresztą ja zaraz dobiorę karty, nam się tu rozkład rozjaśni, ale ogólnie albo dotarły właśnie do was te informacje, że ktoś jednak was kocha i komuś zależy na was, albo pożegnaliście jakiegoś mężczyznę bądź kobietę, jeżeli panowie mnie słuchają. I teraz tak, co macie w głowie? No w głowie macie analizę, w głowie macie kreatywność, no... Kierujecie się intelektem i faktami, czyli obiektywnie podchodzicie do sprawy, to bardzo dobrze. Być może chcecie wyjaśnić jakąś sytuację, być może uważacie, że to są jakieś plotki, że ktoś jeszcze oficjalnie wam nie powiedział, że mu na was zależy, tylko wy gdzieś tam na zasadzie głuchego telefonu coś żeście się dowiedzieli i chcecie to teraz sprawdzić, tak? Czy faktycznie to się pokrywa z faktami. To jest też karta mówiąca, że ktoś może plotkować na wasz temat, ale raczej jest to w waszej głowie, więc wy może tutaj zbieracie jakieś informacje. To jest karta też zbierania informacji. To jest karta mówiąca o nowych jakichś wiadomościach, ale bardziej mi to wygląda na to, że wy będziecie chcieli sprawdzić całą tę sytuację i zbieracie informacje, być może śledzicie jakąś osobę, nie wiem, rozmawiacie na jej temat, bo chcecie się jak najwięcej dowiedzieć, tak? To jest młoda energia, zazwyczaj dziecka do 18 roku życia, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, ale ogólnie w waszej głowie no to jest intelekt, czyli naprawdę intensywnie będziecie, kochane baranki, myślały w tym miesiącu i będziecie zbierać informacje na temat jakiejś osoby bądź jakiejś sytuacji. I tak jak mówiłam, no najbliższa przyszłość, połowa miesiąca, ocknijcie się, moi drodzy, ocknijcie się i przyjmijcie ten kielich, już nie myślcie tak długo, jak już tam wszystko posprawdzacie, to porządnie się zastanówcie i wyjdźcie z tego takiego braku zainteresowania, tak, nie żyjcie już przeszłością, bo być może jesteście poranieni jakimś nieudanym związkiem, być może z tym takim gwałtownym awanturnikiem, rycerzem mieczy, i teraz się boicie, tak? Bo nie wiecie, co was znowu czeka, ale pamiętajcie, że nie wszyscy zasługują na taką samą ocenę. Nie wrzucajcie wszystkich do jednego wora. Dajcie szansę, jeżeli się coś pojawia nowego, tak? To jest taka apatia, to jest już takie zmęczenie, depresja, troszeczkę rutyna, ale też taka nuda, takie, a co będzie, to będzie. Ale kielich jest, więc go bierzcie, kochane. Bierzcie go, kochani. No dobrze. Wasze czynniki wewnętrzne. No bida z nędzą. No wy się czujecie po prostu... Bardzo się źle czujecie. Czujecie się ubogo.
ale tak ubogo emocjonalnie. Tu nie chodzi o finanse, tu chodzi o to, że Wy po prostu czujecie się samotni, czujecie się opuszczeni, czujecie się w potrzebie, chcielibyście, żeby ktoś Was przytulił, powiedział miłe słowo, wyznał uczucia, że jesteście potrzebni, że komuś na Was zależy. Wy tak jesteście spragnieni tego, naprawdę. I wyciągacie tą dłoń, tak jakbyście żebrali o te uczucia, tak? Bo Wam jest tak źle, no czujecie się niekomfortowo, czujecie się po prostu samotni, czujecie się bardzo źle, tak? No 5 denarów, karta takiej biedy emocjonalnej, no. No nie chodzi tutaj o pieniądze, no być może co niektóre tak baranki, ale tu raczej nie mam, to jest jedyna karta denarowa, więc tu nie chodzi o pieniądze, tu chodzi o uczucia, zobaczcie ile kielichów jest. To chodzi o Wasze uczucia, że tu jest bida z nędzą w Was. Wy jesteście puści emocjonalnie. Tu potrzeba, kochani, żeby ktoś tym kielichem wypełnił tą miseczkę. Czyli wypełnił Wasze wnętrze, żebyście znowu kochali, żebyście znowu poczuli te motyle w brzuchu. Żebyście znowu byli szczęśliwi, a nie tacy, ojej, ja już nic mi się nie uda, już najlepiej to... No nie, no nie. Weźcie ten kielich i zobaczcie znowu Wasze otoczenie, czyli ktoś z Waszego otoczenia i znowu wychodzi z tym kielichem. Zobaczcie, no to jest ten kielich. Kochane moje baranki, no przyjmijcie ten kielich. To jest nowa miłość, to jest początek, to tak samo jest karta ofiarowania nowego uczucia. To jest dopiero początek, być może to jest dopiero świeże, leciutkie, młode, jeszcze niedojrzałe. Ale dajcie temu szansę, no weźcie ten kielich. Proszę Was. Oczywiście nie do wszystkich to będzie pasowało, tak? Ale ja już wiem, że ja ściągnęłam energetycznie tutaj niektóre osoby, do których to trafi. Bardzo Was proszę, dajcie szansę temu. To, że osoba Was jakaś w przeszłości zraniła, nie znaczy, że każdy taki jest. Być może, tym bardziej, że kończycie kartą gwiazdy, czyli spełnią się Wasze marzenia, to jest zmiana losu na lepsze, to jest to światełko w tunelu, na które tak wyczekujecie, tak? Zobaczcie, otoczenie. Paś kielichów. Osoba z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Idzie do Was z kielichem. Idzie do Was z emocjami. To jest nowy początek, tak? Coś się zaczyna. Być może najpierw od przyjaźni. Ale później się coś z tego rozwinie, jeżeli Wy nabierzecie zaufania. Bo mnie się wydaje, że ktoś Was tak zranił, że Wy po prostu tak się nędznie czujecie, tak nie chcecie zaufać, tak się boicie tego zaufania, boicie się, że ktoś Was znowu zrani, Wy się znowu rozchorujecie, wrócicie do jakichś depresyjnych stanów, tak mi się wydaje. Dajcie szansę, niech ten powiew tej miłości, tych miłych zdarzeń, porządkujcie troszeczkę, przecież nie musicie od razu, nie wiem, iść do łóżka ze sobą. Pospotykajcie się, po przyjacielsku, wyjdźcie do kina, do teatru. Na spacer, do kawiarni. Pomalutku budujcie to. I teraz tak. Wasze obawy lub nadzieje. Karta Rydwan. Nie wiem, być może jest to związek na odległość. Być może obawiacie się, że musicie do siebie dojeżdżać. Być może obawiacie się, że ta odległość między Wami jest za duża i że to może nie przetrwa. Być może, no nie wiem, coś tutaj się zaczyna poprzez internet, tak? Pisaliście ze sobą, coś jest i ta odległość, uważacie, że to będzie przeszkoda, że to będzie nietrwałe, że to na pewno runie. Więc nie obawiajcie się tego. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach no to nie jest problem akurat. No chyba, że nie wiem, no gdzieś za oceanem Wy mieszkacie w Polsce, a ta osoba gdzieś w Stanach, czy nie wiem, no na Alasce, no to wtedy może być problem. Ale kochani, no jeżeli coś z tego wyjdzie, to zawsze można się dogadać, tak? Kończycie gwiazdą. Uwielbiam tą kartę. Piękna karta. Karta spełnionych marzeń. Karta spełnionych życzeń. Karta powrotu do równowagi. Karta, która Wam gwarantuje coś od losu. Coś, co jest Wam przeznaczone, że to jest dobra droga. Karta gwarantująca młodość, miłość. Młodość, co ja mówię. Miłość, narzeczeństwo, nowe początki, tak? Nowa droga życia. Odnalezienie celu swojej wędrówki, tak? Szczęście, akceptacja drugiej osoby, zaufanie, szansa na nową, dobrą przyszłość. Dobre widoki na przyszłość, kochani. Spełnienie marzeń. Ja Wam tego bardzo, bardzo życzę.
No i oczywiście karta tła, a pod spodem jeszcze rycerz buław, czyli romans. No czyli zacznie się, kochani, zacznie się i to też jest Wasza energia. Trzy kielichy, świętowanie, radowanie się, zabawa wśród przyjaciół, wśród znajomych. I to jest ten Wasz kielich, pamiętajcie. Ja myślę, że powinniście się rozerwać, powinniście się zabawić, powinniście wyjść do ludzi, zacząć się spotykać, tak? I ten kielich, o Boże, na czterech kartach, zobaczcie, na czterech kartach ten kielich krzyczy, a Wy chcecie tej rodziny, chcecie tego małżeństwa, chcecie się ustabilizować emocjonalnie, chcecie być szczęśliwi. No dobrze, kochani, fajne macie czytanie, naprawdę macie fajne, ojeja, super. Nie bądźcie takimi żebrakami uczucia, one same przyjdą, tylko się otwórzcie na to, bo Wy jesteście tacy wziąć ten kielich, czy nie, spróbować, czy nie. Ja wiem, że możecie się bać tej przyszłości, ale kto nie ryzykuje, ten nie ma, moi kochani. Dobrze, patrzymy dalej. Powyjaśniamy sobie kilka kart. No macie tutaj orzeł do zgryzienia. Trudna decyzja przed Wami. Jest propozycja miłości, a Wy się zastanawiacie. Dobrze. No to wyjaśnimy sobie najpierw tego rycerza mieczy. Kto to był? Czy to była jakaś wiadomość? Czy to była jakaś osoba? Sprawiedliwość. Być może jesteście po rozwodzie z tą osobą. Być może jakieś sprawy urzędowe, sądowe, być może jesteście właśnie, no tak jak mówię, po sprawie sądowej, rozwodowej i teraz się boicie nowego. Karta sprawiedliwości. Zodiakalnej wagi. Być może kogoś takiego pożegnaliście, albo jakieś sprawy urzędowe są ciężkie za Wami, dlatego. No już dopasujecie do siebie, dobrze. Paś mieczy. O co tam chodzi? Konkretnie. Na nowy początek, czyli jednak planujecie nowy początek. No to zaryzykujcie, no głupiec mówi, że zaryzykujcie. No kto nie ryzykuje, ten nie ma. No ryzyk fizyk, albo się uda, albo nie. Ale zacznijcie wszystko od początku. Zaplanujcie to. Nowe jakieś informacje, nowy początek. Coś chcecie zaplanować nowego. Cztery kielichy. I znowu wychodzi paś kielichów. No to weźcie ten kielich. No weźcie tą rybkę spełniającą te życzenia. Kochani, widzicie jak tarot mówi. Nam wszystko powie. Się nic nie da oszukać. To jest i on się zwraca w Waszym kierunku. On Wam daje ten kielich. Czy ja mam jeszcze dobitniej do Was powiedzieć, kochani? Bierzcie ten kielich. To jest ofiarowanie uczucia. To jest spełnienie Waszych marzeń. Zobaczcie. Ta karta. 5 denarów. Czemu Wy się tak czujecie? Ubogo. Emocjonalnie. Bo Wy czekacie. A na co czekacie, kochani? Czekacie, aż coś dojrzeje. Czyli albo będzie z tego wielki lof, albo nie. No to słuchajcie, nie czekajcie, bo naprawdę ten kielich zaraz se może odjechać, bo komuś cierpliwość może się skończyć. Poczekajcie sobie jeszcze, to tam wrośniecie, kurczę, w ten fotel albo, nie wiem, ziemię, gdzie tam sobie czekacie, zapuścicie korzenie i już w ogóle się nie ruszycie nigdzie. Karta czekania, karta cierpliwości. A to jest przy Was. Paść kielichów. Otoczenie. Królowa mieczy. Czyli może być jakaś osoba, która ofiaruje Wam uczucie z trygonu powietrza. Bliźniak, waga, wodnik. Może być to osoba, która zadecyduje za Was. Jak Wy się nie zdecydujecie. Jak najbardziej. Osoba mądra, oschła, być może Wasza matka. Tutaj będzie jakieś swoje trzy grosze wtrącać w to. Zaraz jeszcze dopytam. Otoczenie. Ktoś już ma dosyć. Komuś już jest ciężko dźwigać tą sytuację. Czyli kochani, jak się nie zdecydujecie na ten kielich, to ta osoba sobie pójdzie w siną dal, bo już nie ma siły czekać. To jest osoba z bagażem doświadczeń.
ale nie wiem, czy nie wzięła zbyt dużo na siebie. Może to jest osoba, która chce, mówię, kontakt jakiś z Wami. Może rozmawiacie na razie ze sobą, tak? Dobrze, Rydwan, gwiazdy już nie będę dopowiadać, bo gwiazda to jest gwiazda, lubię tą kartę bardzo. No Rydwan. 9 buław. Jesteście ostrożni, bardzo ostrożni. Izolujecie się i nie macie zaufania. I czekacie na właściwy moment, żeby ruszyć. Ta dziesiątka kielichów. Karta małżeństwa. No. Wymyśliliście sobie, tak? Zaplanowaliście sobie szczęście rodzinne, małżeństwo. To są Wasze działania. Tylko Wy chcecie być szczęśliwi, a nie robicie z tym nic, bo jest wisielec, znowu czekanie. Znowu na coś czekacie. Dobrze, jeszcze tą dwójkę mieczy. Czego dotyczy ta decyzja konkretnie? No ale as kielichów, to mi się wydaje. Znowu wyszła dwójka, kochani. Kapłanka. Kobiece tajemnice? Intuicja? A może ukryty kochanek bądź kochanka? Przezorność, cierpliwość, też tak może być. Koniec złego momentu w Waszym życiu. Nie zadręczajcie się tak tą decyzją, bo to już jest koniec tego złego, co było. Teraz będzie tylko lepiej, kochani. Być może ktoś Was w przeszłości zdradził. Właśnie odkryłyście, że ma kochankę, kochanka. Dlatego ten rozwód tutaj był. I dlatego teraz jesteście tak zblokowani to wszystkim. Dobrze, kochani. Więcej już nie patrzę, bo tu się znowu jakaś historia ułoży. Teraz proszę jeszcze o wsparcie mistrzów duchowych. Jaką Wam radę chcą dać? Dla zadawanych baranów na kwiecień 2019 roku. Proszę o radę. Postrzegasz tę sytuację prawidłowo. Horus. Już patrzymy. Czytamy, co tam chce nam powiedzieć. Zaufaj swoim uczuciom dotyczącym tej sytuacji, ponieważ są trafne i przekonujące. Pozbądź się wątpliwości wobec swoich odczuć, nawet w obliczu opinii innych, widzicie? Czyli nie przejmujcie się jakimiś plotkami, pomówieniami, co kto mówi, tak? Tylko róbcie swoje, kierujcie się swoimi uczuciami. Twoja duchowa wrażliwość pomogła Ci zobaczyć prawdę. As kielichów i ta kapłanka, odkrycie prawdy. Choć łatwiej byłoby iść z tłumem albo popaść w apatię, od Ciebie oczekuje się podjęcia decydującego działania, tak? Czyli nie jesteśmy w apatii, jak w czwórce kielichów, tylko zaczynamy działać. Ty już wiesz, co masz robić. Oczywiście, że wiesz, bo masz tutaj wisielca, który po prostu eureka, on już wymyślił, myślał, już wymyślił. I chcesz rodziny, chcesz stabilizacji. Nawet jeśli ludzie nie wspierają Cię, wiedz, że robi to duch. Inni wkrótce przyjmą Twój punkt widzenia. W międzyczasie obejmij rolę przewodnika. Zaufaj swojej intuicji, wewnętrznym odczuciom. Kapłanka się kłania. Ignoruj krytykę przeciwników i sceptyków, czyli jakaś tu królowa mieczy, co może Was troszeczkę krytykować, to ją po prostu zlekceważcie. Unikaj sytuacji lub relacji, które jak czujesz, nie są dla Ciebie dobre. Tylko Ty wiesz, co jest dla Ciebie odpowiednie. Spełniaj swoje marzenia. Tyle w temacie, moi kochani. Ogólnie fajny miesiąc, tylko po prostu moja rada taka. Wyjdźcie do ludzi, zacznijcie się bawić. Nie bądźcie takimi mrukami. No, po
przepraszam, może źle powiedziałam, nie mrukami, ale takimi osobami, które myślą, że już nic nie mają w życiu do osiągnięcia, tak? I nie czekajcie na jakieś zbawienie, bo wy musicie zacząć działać, bo samo nie przyjdzie. No jak wy nie zaczniecie też być aktywni w tym wszystkim, a tylko będziecie bierni, no to samo nie przyjdzie, wiadomo. I spełniajcie swoje marzenia, bo koniec miesiąca macie gwiazdę, czyli spełnią się wasze oczekiwania, tak? Mimo waszych wątpliwości, tutaj jakichś rozmyślań, zastanawiania się, wszystko dobrze się ułoży. Nie bójcie się nowego, nie bójcie się nowego. Dobrze, moje kochane baranki, to by było na tyle. Życzę wam mimo wszystko wspaniałego miesiąca. Ja wierzę w tą gwiazdę i wierzę w nową drogę w waszym życiu, że wszystko dobrze się ułoży, spełnią się wasze marzenia. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Sprawdźcie jeszcze ten swój znak ascendentalny, może tam więcej będzie informacji. Zwłaszcza dla tych, dla których to nie jest czytanie, które w ogóle nie rezonuje. I cóż, życzę wspaniałego miesiąca, szczęśliwego, żeby wszystkie sprawy udały się pozałatwiać. Dużo optymizmu, wiary w siebie, pogody ducha. Zapraszam na kolejne czytania. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia. Przepraszam.